Witam Was bardzo serdecznie w nietypowych okolicznościach i w nietypowym odcinku, ponieważ dzisiaj nie będziemy mówić o serialach, tylko będziemy mówić o prawie autorskim w sieci, ponieważ jest to bardzo ważny temat, który nas od dawna, od samego początku, jak prowadzimy ten kanał recenzencki, dotyczy. Wyjdę od pewnej anegdoty, właściwie od historii, która teraz może wydaje się zabawna, ale jak tu się wszystko działo, zabawnie nie było. O tym Was mogę absolutnie zapewnić. Mianowicie o mały włos nie padliśmy ofiarą malezyjskich hakerów, a konkretnie nasz profil na Instagramie. Było to pod koniec czerwca 2020 roku, kiedy pojechaliśmy do Berlina kręcić śladami Dark. Rano, to też jest ważne, bo ja byłam tuż po przebudzeniu, taka nie do końca świadoma, co się dzieje. Zobaczyłam wiadomość na Instagramie od czegoś, co się nazywało Copyright Service, czyli serwis praw autorskich. I tam była informacja, że złamaliśmy prawo autorskie na Instagramie i nasz profil zostanie zdjęty. Wpadłam w panikę, oczywiście od razu się odwołałam, klikając w link, który nam podesłano i popełniłam straszliwy błąd. To był oczywiście odruch, ja bardzo się spieszyłam, nie chciałam tego profilu stracić, chciałam zrobić cokolwiek, żeby go uratować. No i podałam im nasz login i nasze hasło. Takich rzeczy się absolutnie nie robi, nikt nie powinien Was zmusić do tego, żebyście udostępniali hasło. Tego oczywiście dowiedzieliśmy się po fakcie, natomiast uratowała nas w pewnym sensie nasza społeczność, ponieważ ja wszystko nadawałam na bieżąco na Instagramie, no i wiele osób się zorientowało, że to jest profil, który stoi po prostu na malezyjskim urlu, że tam jest jakiś jeden obserwujący. Dla mnie tuż po przebudzeniu wyglądało to legitnie, dla Was na szczęście nie, dlatego bardzo szybko zmieniliśmy hasła, ustawiliśmy dwustopniową weryfikację, także byliśmy już bezpieczni, ale na swoje wytłumaczenie dodam, że my daliśmy się zwieść, inni też się dali zwieść. Bardzo wiele osób potraciło w ten sposób profile, bardzo dużo dużych profili, takich, które mają kilkadziesiąt, kilkaset nawet tysięcy obserwujących na Instagramie, po prostu przestało istnieć w ten sposób. Oczywiście jak kurz po tej całej historii już opadł, to nasza społeczność zaczęła do nas krytycznie pisać, że w ogóle co myśmy zrobili, dlaczego udostępniliśmy to hasło, przecież działamy w internecie, od tylu lat powinniśmy wiedzieć. I tak, zgadzam się i tutaj oficjalnie się przyznaję, popełniłam straszną głupotę. Takich rzeczy absolutnie nie wolno robić i pamiętajcie o tym, że nie udostępniacie nikomu nigdy haseł. Natomiast na swoje wytłumaczenie mam dwa argumenty. Pierwsza rzecz to jest to, że byliśmy wtedy w Berlinie, realizowaliśmy śladami Dark i ja wrzucałam bardzo dużo galerii, w których porównywałam kadry z serialu i real. Po prostu robiliśmy zdjęcie i zestawialiśmy jedno z drugim. Czyli de facto posługiwaliśmy się cudzą własnością intelektualną, ponieważ wykorzystywaliśmy kadry z serialu, a to już jest chronione prawem autorskim, czyli podstawa prawna, gdyby ktoś bardzo, bardzo chciał się przyczepić, jakaś była. Druga sprawa jest taka, że kiedyś straciliśmy już w ten sposób profil na Facebooku. I nikt nam nie wytłumaczył dokładnie, na jakiej podstawie, tylko dowiedzieliśmy się, że było coś nie tak z prawem autorskim. Dlatego też pierwszy odruch był taki, jaki był, ale to jest też historia, która dała nam do myślenia i uświadomiła, że kwestia praw autorskich to jest kwestia bardzo istotna. To jest bardzo trudny, złożony temat i od wielu, wielu lat powraca na naszym kanale albo w kontekście tego, czym my się zajmujemy, albo w Waszych pytaniach, ponieważ niejednokrotnie piszecie do nas, że na przykład chcielibyście założyć kanał recenzencki, ale boicie się tego, że ten kanał zostanie zdjęty, zostanie zlikwidowany, albo wręcz zakładacie taki kanał, uploadujecie filmik i okazuje się, że on dostaje tak zwanego copyright strike'a, czyli po prostu okazuje się, że jest niezgodny z panującymi na YouTubie zasadami. Stąd właśnie narodził się pomysł, żeby przygotować taki materiał, który nieco przybliży Wam podstawy prawa autorskiego w sieci. Przybliży nieco, to jest ważne, ponieważ, jak mówię, temat jest bardzo, bardzo szeroki, ale jako, że my nie jesteśmy ekspertami od kwestii teoretycznych, nie jesteśmy prawnikami, postanowiliśmy zwrócić się do tych, którzy się naprawdę na tym temacie znają, o wsparcie merytoryczne i prawne. I była to oczywiście Fundacja Centrum Cyfrowe oraz Magdalena Miernik z Luk Kreatywni. I ten materiał powstaje w ramach kampanii Bez Spiny. Tutaj teraz przybliżę Wam najważniejsze pojęcia, ale to dopiero początek, dlatego że będzie jeszcze więcej na ten temat na naszym kanale.
Pierwsze najważniejsze pytanie, czym jest prawo cytatu i jak i kiedy można je stosować, nagrywając na przykład recenzję na YouTube'a. Ja, pozwolicie, będę czytała, ponieważ to są odpowiedzi, które dostałam od prawniczki, nie chcę absolutnie nic pokręcić. No więc przede wszystkim prawo cytatu jest wyjątkiem od ogólnej zasady prawa autorskiego, zgodnie z którą należy uzyskać zgodę autora na rozpowszechnianie jego twórczości objętej ochroną prawa autorskiego, czyli jest to po prostu wyjątek od tej zasady. Może spotkaliście się kiedyś z takim terminem dozwolonego użytku. Prawo cytatu jest właśnie jednym z przykładów tak zwanego dozwolonego użytku, dzięki któremu dozwolone jest korzystanie z twórczości osób trzecich pod warunkiem spełnienia wymogów prawa cytatu. Prawo cytatu pozwala na włączanie urywków utworów lub całości drobnych utworów do nowego dzieła pod warunkiem, że owe wykorzystanie fragmentów cudzych utworów odbywa się przy zachowaniu przesłanek określonych w przepisach prawa autorskiego. Pierwszym warunkiem jest działanie w ramach uzasadnionego celu, to znaczy wyjaśniania, nauczania albo analizy krytycznej. Prowadząc kanał na YouTube recenzujący seriale i filmy, wykorzystujemy fragmenty utworów audiowizualnych, czyli filmów wideo. Działamy w ramach wyjątku prawa autorskiego, jakim jest prawo cytatu, ponieważ celem wykorzystywania tychże fragmentów jest chęć przeprowadzenia dla Was rzetelnej analizy dzieła, czy też wyjaśnianie na konkretnych przykładach środków artystycznych stosowanych w konkretnym, omawianym przez nas tytule. Drugim warunkiem, który należy spełnić, aby działać w ramach prawa cytatu, jest rozpoznawalność cytatu, czyli fragmentu filmu lub serialu, który wykorzystujemy w naszym materiale. Cytat, czyli fragment filmu lub serialu, musi być tak oznaczony, aby odbiorca wiedział, która część materiału jest przygotowywana przez nas, twórców kanału, jakby nie patrzeć, na przykład, a która część jest materiałem cytowanym. W naszym przypadku nie da się nie zauważyć, że kiedy pokazujemy Wam fragmenty recenzowanych filmów lub seriali, one są po prostu oznaczone jako cytaty. Zgodnie z prawem należy podać twórcę oraz źródło cytowanego utworu, w przypadku filmu tytuł, reżysera, rok produkcji itd. Trzeci warunek jest taki, że fragmenty filmu lub serialu muszą być po prostu włączone do zupełnie nowego, odrębnego utworu prawa autorskiego. I takim utworem w naszym przypadku będzie po prostu każdy przygotowywany przez nas odcinek, w którym po prostu omawiamy, recenzujemy, dokonujemy analizy krytycznej. Czy można samodzielnie uploadować na YouTube fragmenty filmów czy seriali? Czyli po prostu, czy można samodzielnie pozyskiwać fragmenty wideo chronionych prawem autorskim i udostępniać je na YouTube. Znów to zależy od tego, w jakim celu chcemy wykorzystywać chronione treści. Jeżeli jest to w ramach jednego z wyjątków prawa autorskiego, na przykład w ramach prawa cytatu, o którym mówiłam wcześniej, to takie działanie nie będzie automatycznie naruszeniem praw autorskich. Zawsze wtedy, kiedy mamy możliwość wklejenia linku albo zaembedowania, to lepiej jest to zrobić, niż po prostu samemu włączać jakiś cytat do dzieła, które tworzymy. Natomiast no, jeżeli się nie da, to można skorzystać ewentualnie z takiej opcji, chociaż tu dodaję to od siebie i trochę wychodzę poza to, co napisała nam prawniczka. Na YouTubie to też się rządzi swoimi prawami. Często YouTube prześwietla pod kątem praw autorskich materiały, które się uploaduje. Jeżeli coś nie zostało wcześniej zauploadowane, to absolutnie to zdejmuje albo właśnie daje tak zwanego copyright claima. Zapewne niejednokrotnie spotkaliście się z pojęciem Creative Commons i to też oczywiście odnosi się bezpośrednio do kwestii praw autorskich. Creative Commons to system licencji, przy pomocy których właściciel praw autorskich upoważnia użytkownika do korzystania z jego utworu pod pewnymi warunkami. Licencje Creative Commons są pewnego rodzaju alternatywą dla klasycznego modelu licencjonowania praw autorskich, w którym obowiązuje zasada wszystkie prawa zastrzeżone i zastąpienie go zasadą pewne prawa zastrzeżone przy jednoczesnym poszanowaniu zasad prawa autorskiego. Najprościej rzecz ujmując, twórca, który decyduje się na udostępnienie swojej twórczości na zasadach otwartych licencji Creative Commons, zachowuje swoje prawa autorskie, a jednocześnie umożliwia innym kopiowanie i rozpowszechnianie jego twórczości na ustalonych przez siebie zasadach. Przykładowo, twórca może określić, czy wykorzystywanie jego utworów może odbywać się dla celów komercyjnych lub czy godzi się na to, aby jego dzieło było swobodnie modyfikowane. Co istotne,
Wykorzystując treści udostępnione na zasadzie tak zwanych otwartych licencji Creative Commons, użytkownik wciąż może zarabiać, a zatem może włączać te treści do tworzonych przez siebie projektów typowo komercyjnych. No i ostatnie, najważniejsze na koniec, czyli po prostu co grozi za złamanie prawa autorskiego w sieci. No przede wszystkim grozi odpowiedzialność cywilna i prawna, a także odpowiedzialność karna. Twórca fotografii, grafiki lub ilustracji, który zauważy swoje dzieło bezprawnie opublikowane w sieci lub wykorzystane w jakikolwiek inny bezprawny sposób, może żądać zaprzestania rozpowszechniania treści, które naruszają prawa autorskie twórcy. Prawowity twórca może domagać się również usunięcia skutków naruszenia. Takimi działaniami mogą być na przykład usunięcie ze strony internetowej treści, które naruszają prawa autorskie twórcy. Co więcej, twórca, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody przez zapłatę sumy pieniężnej. I katalog narzędzi obrony jest w prawie autorskim szeroki, no i warto z niego korzystać, jeżeli jesteśmy po drugiej stronie i mieć świadomość tego, jak szeroki jest ten katalog, jeżeli jesteśmy twórcami, którzy stosują prawo cytatu. To są oczywiście tylko podstawowe pytania i odpowiedzi. Ja mam świadomość tego, że tak naprawdę udało nam się tylko musnąć ten temat. Dlatego to nie koniec tematu prawa autorskiego na naszym kanale. Wrócimy jeszcze do tego tematu. Co więcej, zachęcam Was do tego, żebyście swoje pytania i wątpliwości pisali i pisały pod tym wideo w komentarzach. Także piszcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania. My te najciekawsze albo część, zobaczymy ile ich tak naprawdę będzie, zbierzemy i później zorganizujemy spotkanie, takie właściwie Q&A z Magdą Miernik, która postara się już odpowiedzieć bardziej szczegółowo na te Wasze wątpliwości i nasze wątpliwości, ponieważ my też ich sporo mamy. I na to zarejestrowane spotkanie zapraszam Was już 20 sierpnia, a teraz oczywiście bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Was do pisania w komentarzach o tym, jakie Wy macie doświadczenia z prawem autorskim w sieci i czego nie wiecie, bo być może rzeczywiście też planujecie na przykład założenie kanału recenzenckiego, a zwyczajnie no, brak Wam wiedzy albo trochę się obawiacie, że cała ta praca pójdzie na marne, dlatego że YouTube powie sorry, ale ten kanał zdejmujemy, ponieważ nagminnie łamiecie prawo autorskie. Tyle od nas. Mam nadzieję, że mimo nietypowych okoliczności przyrody, tańczącego mi po twarzy słońca, cykad w tle, udało się nam przekazać chociaż te najważniejsze informacje dotyczące prawa autorskiego. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał, to koniecznie zostawcie lajka, subujcie nasz kanał, wpadajcie też na nasze media społecznościowe, na Instagrama, którego wciąż mamy, Twittera i Facebooka i koniecznie piszcie swoje pytania w komentarzach pod tym wideo. Dzięki.